wielka awantura o praworządność, o europejskie pieniądze i o co w tym wszystkim chodzi. Często mam wrażenie, że wszyscy już mamy dość tej rozmowy czy tej awantury, a bardzo wielu z nas, i szczerze mówiąc, uzmysłowiła mi to dzisiejsza dyskusja w Senacie, po prostu nie ma pojęcia, o co tak naprawdę chodzi. Więc postarajmy się to sobie wyjaśnić. Otóż w roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, między innymi twierdząc, że w Polsce bardzo źle działa wymiar sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość ma receptę, jak ten wymiar sprawiedliwości zreformować. Ta recepta w dużym stopniu sprowadzała się do bardzo dużej centralizacji władzy nad wymiarem sprawiedliwości w rękach jednego człowieka, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Przy okazji w tych całych latach, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to ta jedna i ta sama osoba też cały czas tak samo się nazywa, to Zbigniew Ziobro. Mówiąc krótko, tego typu wizja reformy sprawiedliwości, w której brak jest jakiejkolwiek innej poza polityczną kontrolą nad tym wymiarem, jest rzeczą, która w Europie nie przejdzie. I szczerze mówiąc, my jako opozycja mówiliśmy o tym od samego początku. Wielu wyborców, szczerze mówiąc, ja ich rozumiem, nie zwracali na to uwagi. Myśleli, a to jest takie gadanie, opozycja zawsze jest przeciwko rządowi. Niestety, kochani, w tej sprawie opozycja miała rację od samego początku. Jeśli więc Prawo i Sprawiedliwość mówi dzisiaj, to jest konflikt o to, kto ma w Polsce decydować, czy Polska, czy Bruksela, to jest konflikt o naszą suwerenność, to niestety jest to kłamliwa interpretacja. To nie o to chodzi. W dalszym ciągu to Polacy decydują o swojej przyszłości i nikt inny za nich decydować nie będzie. Tyle tylko, że zgadzając się na przynależność do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na zasady w niej obowiązujące. Powiem wam szczerze, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło z ich punktu widzenia logiczną próbę zmiany tej sytuacji. Powiedzieli, taka Unia jak jest teraz nam się nie podoba, chcemy innej Unii. Szczerze mówiąc, również na marginesie warto zauważyć, że to, jakiej Unii chcą oni, czyli Prawo i Sprawiedliwość, bardzo współgra z tym, jakiej Unii chce Władimir Putin. Ale zostawmy to na boku. Oni próbowali razem z panią Le Pen, z panem Salvinim, z panem Orbanem Europę zmieniać. To się nie udało. Pani Le Pen przegrała wybory, pan Orban jest izolowany, pan Salvini także musi się dzisiaj tłumaczyć z pieniędzy, które brał od Putina. Ci sojusznicy europejscy Prawa i Sprawiedliwości są dzisiaj w Europie nie tylko zbankrutowani, ale nie mają jeszcze na Europę żadnego pomysłu. PiS dzisiaj w tej wojnie z Unią Europejską jest zupełnie sam. I pół biedy, że PiS jest w tej wojnie sam, ale niestety osamotnił w ten sposób Polskę. I dzisiaj trzeba bardzo i wyraźnie powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chce stanąć przed Polakami uczciwie i oddać im pieniądze, które mają w Brukseli, bo to my Polacy mamy nasze pieniądze w Brukseli, a jedyną rzeczą, która stoi między tymi pieniędzmi a nami, to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli oni chcą przed nami stanąć i powiedzieć, że nam chcą te pieniądze oddać, to muszą jednocześnie powiedzieć, ponieśliśmy klęskę w reformie wymiaru sprawiedliwości i musimy się z niej wycofać. I tylko wtedy, jak oni się wycofają z tego wymiaru sprawiedliwości, jak po prostu ogłoszą i pokażą, że w tej sprawie ponieśli klęskę, tylko wtedy będziemy mogli odzyskać nasze pieniądze. Innej drogi nie ma. Im prędzej zrozumie to rząd Mateusza Morawieckiego, tym lepiej dla nas. A na koniec chcę powtórzyć to, co zawsze mówię wszystkim moim przyjaciołom z opozycji. Jeśli sytuacja jest tak zła, jak mówimy, to zróbmy wszystko, by odebrać im władzę już teraz. Od tego mamy instytucje parlamentarne. Dziękuję Państwu bardzo.